Śląsko moja mała ojczyzna i jednocześnie nieprawdopodobny tygiel różnych rzeczy. To historia, która dzieje się na naszych oczach, to tradycja, która wchodzi w nowoczesność, to piękny język, to wspaniali ludzie i dużo, dużo historii, o których warto mówić i które warto malować. Grzegorz Chudy, filolog, muzyk i plastyk, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Z zawodu jest nauczycielem języka polskiego. Zajmuje się malowaniem akwarel, głównie pejzaży Górnego Śląska. Jego pracownia znajduje się w Nikiszowcu. Upowszechnił w przestrzeni miejskiej jako rzeźby plenerowe beboki, złośliwe krasnale ze śląskich bajek i legend. W latach 2002-2018 występował z zespołem muzyki celtyckiej Beltane, którego był jednym z założycieli, a potem frontmanem. Z zespołem nagrał 6 płyt i odwiedził wiele krajów. Koncertowali m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Urodzony w Katowicach Kostuchnie, posługiwał się w domu językiem śląskim, który jako polonista obecnie aktywnie popularyzuje. Jednym z jego projektów edukacyjnych, zorganizowanym wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach pod hasłem Bajtle Godają, była szkółka języka śląskiego dla najmłodszych. W projekcie nie chodzi o formalny kurs języka, ale o zabawę nim i uświadomienie, że Śląski to wyjątkowy region o wyjątkowych tradycjach. Współpracuje z teatrem. Był autorem oprawy plastycznej spektaklu Mianują Miechanka w Teatrze Kores w Katowicach. Jest również ilustratorem książek, m.in. Ewangelii Śląskich Marka Szołtyska czy Mimrów z Mamrami Aleksandry Lubiny. Wydał książkę Beboki. Panie Grzegorzu, czy filologia polska, którą wybierał Pan po maturze, ona była w opozycji do Śląskiego Domu? Nie, absolutnie nie. Moja mama jest z wykształcenia nauczycielką języka polskiego. Starszy przyrodni brat wykłada na Uniwersytecie Śląskim, więc siłą rzeczy ta filologia polska i miłość do literatury zawsze była. Ale nigdy nie stała w opozycji. Ja się śmieję, że pochodziłem z domu dwujęzycznego. Z rodzicami się rozmawiało, ale pogadać z nimi też idzie. Natomiast wystarczyło przekroczyć ten magiczny próg pokoju od prababci Agnieszki, gdzie stał najbardziej kultowy byfy, jaki tylko można sobie wyobrazić, i człowiek przestawał mówić, a zaczynał gadać. Później się wychodziło, znów się mówiło, także ten przeskok był kompletnie naturalny. Jedno drugiego nie wykluczało, a wręcz w pewnym momencie pomagało zrozumieć pewne mechanizmy językowe. Poszedł Pan na filologię polską, skończył ją i został nauczycielem. Tak, tak było. I podobno lubił być nauczycielem. Bardzo lubiłem, także ten kontakt z młodzieżą i odkrywanie świata ich oczami było rzeczą absolutnie nieprawdopodobną. No i też przyjaźnie, jakie się zawiązały. Miałem przyjemność pracować w 5. Liceum Broniewskiego w Ochojcu, tam prowadzić teatr szkolny i z tego teatru zrobiła się taka, można powiedzieć, nieformalna klasa złożona z uczniów różnych klas i to była fantastyczna, trwająca blisko 10 lat przygoda. No i co tu dużo mówić, nie byliśmy na takiej stopie nauczyciel-uczeń, ale raczej przyjaciel-przyjaciel i to naprawdę świetnie się sprawdzało i to byli uczniowie, z którymi dzisiaj spokojnie można najpierw pożykać, a potem ukraść jakieś przysłowiowe konie. A potem była muzyka. Oddał Pan serce muzyce i to muzyce celtyckiej. Skąd ta kultura celtycka? To zawsze szło równolegle, także śmieję się, że moje życie płynęło takimi trzema nurtami. Ten jeden nurt był nurtem malarskim, drugi nauczycielskim i trzeci muzycznym. A cała historia zaczęła się od serialu Robin Hood, Robin z Sherwood dokładnie, z muzyką Clannadu, gdzie wchodziła ta czołówka. No dzisiaj jestem w stanie zanucić absolutnie każdy fragment ścieżki dźwiękowej. Zresztą moja żona wspomina, że ten plakat z Michaelem Perredem wisiał obowiązkowo. Później Michael Perret zdradził Robin Hood The Dynasty. To było straszne. Ale co? Ten serial miał niesamowity klimat. Był nieprawdopodobnie baśniowy i on wciągał baśniowością, legendą, tajemnicą, mistyką. I to był taki pierwszy kontakt z muzyką celtycką. No i pierwsza młodzieńcza miłość. Także to taki muzyczny powiew. Na wszystkie płyty Clannadu się polowało. A że gdzieś tam zawsze do instrumentów mnie ciągnęło, co miało związek z kolei z harcerstwem.
ze śpiewaniem przy ognisku, graniem na gitarze powstał pomysł na to, żeby założyć zespół wykonujący ten, a nie inny gatunek muzyki. Jest pan muzykiem samoukiem. Muzykiem samoukiem, tak jest. Ten zespół ma na swoim koncie 4 studyjne albumy, 2 albumy koncertowe. Porzucił go pan jednak, bo zaczęła się przygoda z malarstwem. Raz, że przygoda z malarstwem, a dwa, że przygoda z rodziną, co też jest bardzo ważne. No w pewnym momencie pojawia się taki moment, że nie da się wszystkiego, jak to się go dopochytać. Gdzieś trzeba sobie odpuścić, znaleźć miejsce. Inna rzecz jest taka, że jestem indywidualistą, także ja w CV nigdy nie wpiszę, że jestem świetny w pracy zespołowej. Nie jestem. Ja potrzebuję pełnej kontroli nad tym, co robię, i po prostu w związku z brakiem czasu skończył się ten etap muzykowania, ale to też wspaniała przygoda, cudowne doświadczenie, ludzie poznani praktycznie na całym świecie i dobrze jest wspomnieć sobie, że nagrało się 4 płyty, zagrało kilkaset koncertów, no i występowało się na przykład w środku lasu deszczowego na Borneo. A jak zaczęło się to malarstwo? Ono równolegle się zaczęło? Od jakiego momentu? Malarstwo. Jak to się stało, że tak zaczął pan malować, i to jeszcze w dodatku akwarela, bardzo trudna technika? Malarstwo to w zasadzie już od przedszkola, bardziej rysunek. Także kredki i ołówki nigdy, zawsze znalazły jakieś swoje zastosowanie. Natomiast taki moment przełomowy to chyba 6 klasa szkoły podstawowej, kiedy od mojej przyszywanej cioci, pani Gabrieli Przywódzkiej, wcześniej Gabrieli Zając, otrzymałem zestaw farb akwarelowych. I to było to. To była miłość od pierwszego pociągnięcia pędzlem, bo okazało się, że to jest technika, która daje absolutnie zaskakujące rezultaty. Ona płynie. Nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt. No i to się okazało moją bezgraniczną miłością. Trochę ta miłość ustała w czasach licealnych, do momentu, kiedy wraz z profesor Barbarą Stawowczyk, moją wychowawczynią, odwiedziliśmy pracownię mistrza Jerzego Dudy Gracza. I Duda Gracz wziął kawałek kartki, wziął dosłownie 3 kolory, pędzel i stworzył pejzaż. Stworzył pejzaż akwarelą, który został namalowany dosłownie, nie wiem, w 3 minuty, i to był obraz kompletny. I to pokazało, jaka tak naprawdę magia kryje się w tej technice i do jakiego mistrzostwa można w niej dojść. To naprawdę, to był obraz, no, mam wrażenie, że szybciej jest się w stanie napisać haiku niż namalować taką akwarelę. On ją zrobił, absolutnie zaczarował wszystkich, po czym zdjął ją z podkładu, potargał i wciepł do hasioka. I tego mu nie wybocza. Ale jest jeszcze drugi mistrz, bo jest Ewald Gawlik. Ewald Gawlik, tak. Tak. No to, a co jest w nim takiego fascynującego dla pana? W Gawliku? Niesamowite wyczucie koloru. Niesamowite wyczucie koloru. To, że on był zwany Van Goghiem z Giszowca, moim zdaniem jest troszkę dla niego krzywdzące, bo tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że gdyby zamienili się czasami albo żyli równolegle, to nie wiem, czy Van Gogh nie powinien być nazywany Gawlikiem z Holandii. On potrafił przekazać w swoim obrazie historię. Tam czuło się opowieść wynikającą z każdego ujęcia, z każdego tła, z każdej postaci, i to jest w nim nieprawdopodobnie hipnotyzujące. Także Gawlik jest jednym z tych malarzy, który zaprasza do swoich obrazów. Tam o każdej postaci można coś opowiedzieć, do każdego obrazu można, nie wiem, do niektórych wręcz można by pokusić się o napisanie książki, stworzenie jakiejś etiudy. No to jest sztuka, która przemawia, a sztuka, która jest opowieścią, jest tą sztuką, którą uwielbiam. To widać na pana obrazach, bo tam też bohaterowie mają swoje historie. I jak szuka pan inspiracji do tych historii? Inspiracje są przeróżne. No, czasami zdarza się, że jest to przeczytany wiersz, czasami zdarza się, że jest to rozmowa, czasami jest to jakieś wspomnienie. To pamiętam taki obraz, on się nazywał Wojna Ujka Jorga, gdzie Wojna Ujka Jorga była takim spisem wspomnień Ślązaków o czasach II wojny światowej. Także Jorg to mój dziadek, który wyszedł ze Śląska z Wehrmachtem, wrócił w mundurze Andersa i też to widać na obrazie, że taki chłopiec w niemieckim hełmie, w brytyjskim battledressie, który buja się na koniku bujanym. To jest jakby takie wspomnienie moich opowieści z tego, co opowiadał dziadek, ale nie tylko, bo też opowieści mieszkańców Giszowca, tych starych, którzy opowiadali mi swoje rodzinne historie przy okazji tworzenia obrazu. Także bardzo często opowieść jest źródłem wyjścia, bardzo często stara fotografia, gdzie jakiś przedmiot na starej fotografii albo jakaś osoba aż prosi się o to, żeby spróbować o niej i o jej otoczeniu opowiedzieć. A czasami podróż, bo często jest tak, że lubię z tego Śląska uciec, namalować coś zupełnie innego, w kompletnie innej kolorystyce, na zupełnie innej szerokości geograficznej,
po to, żeby do tych familoków, hołd i grup wrócić z nową miłością i nowym zapałem. Ale pokazuje pan też czasami ten Śląsk taki nowoczesny. Jasne, bo Śląsk nie jest martwą istotą, zamkniętą w czterech ścianach familoka. On żyje, jest taką żywą tkanką, która przechodzi teraz jakąś kapitalną transformację. No to widać po Katowicach. Nie wiem, obejrzyjmy sobie zdjęcia Katowic z lat 90. i porównajmy z tym, jak Katowice wyglądają teraz. No, mamy świetną architekturę. I to w zasadzie z każdej epoki, bo zaczynamy od secesji, mamy kapitalny, genialny modernizm, mamy świetne ikony architektury czasów socrealizmu, późniejszy mamy spodek i w końcu mamy takie ikoniczne i odważne budynki jak NOSW czy KTW. I one są bardzo malarskie. Są pejzaże, które są bardzo malarskie, ale ważna też jest ta anegdota, bo bohater w tych obrazach też jest bardzo ważny. Tak, i bardzo często jest na przykład niepozorny bebok, który przechadza się między tymi obiektami i opowiada swoją historię, a w zasadzie opowiada za mnie, bo dobrze jest mieć kogoś takiego, który wypowiada się w swoim imieniu. A pana straszono bebokami? Oczywiście, że tak. To straszenie bebokiem było obowiązkową formą wychowania każdego bajtla na Śląsku. Także jestem pewien, że pani redaktor... Też była straszona. No właśnie. Z tym, że u mnie nie była to... Znaczy, bebokiem straszyło się na dwa sposoby. Nie? Że pierwszy to być grzeczny, albo weźmie cię bebok. No i faktycznie taki bajtel bał się, że dorwie go jakieś wielkie, kudłate bydle, chyci do wora i zresocjalizuje za pomocą kryki. U mnie było inaczej. Ja nie mogłem wchodzić do miejsc, które były potencjalnie niebezpieczne. To pamiętam do dzisiaj piwnicę sąsiada. Taka to czeluść była, która króciła aż do tego, żeby zajrzeć w środku, ale nie, była informacja, że tam mieszka bebok i do dzisiaj bych tam nie wlazł. Ale pana bebok jest sympatyczny. Tak, a to wynika z kolei z przekształcenia mitu przez moją osobistą córkę, która poprosiła mnie kiedyś, tato, narysuj mi beboka. No i oczywiście bebok musiał zostać namalowany w taki sposób, jak człowiek sobie beboka wyobrażał, czyli kudłate, paskudne bydle łykające w całości. No i po namalowaniu takiego szablozębnego stwora, córka powiedziała, tato, beboki nie są straszne, beboki są miłe. One tylko udają straszne, po to, że ludzie dawali im spokój. No i tak powstał nowy pomysł, jak można inaczej przedstawić beboka. Że bebok faktycznie to stwór miły i sympatyczny, ale sam sobie stworzył czarny PR po to, żeby nikt mu się, mówiąc kolokwialnie, w życie nie wpierniczał. To przymrużenie oka, ten żart, on jest ważny w pana sztuce? Oczywiście, że tak. On jest kluczowy. No umówmy się, że patrząc na rzeczywistość, patrząc na media, no mamy strasznie dużo negatywnych wiadomości. Strasznie dużo śmiertelnej powagi. Ja zapominam o czymś takim, że czasami warto jest się po prostu tak wziąć i uśmiechnąć. I beboki są po to, żeby ludzie mogli się uśmiechnąć do nich. Ten żart, ten uśmiech, on też jest bardzo taki ważny dla kultury śląskiej. Oczywiście, że tak. No nie przez przypadek uchodzimy za mistrzów śląskich widzów. Także no każdy, kto wychował się słuchając Radia Katowice czy Masztalskich, no to wie, że nasze poczucie humoru jest absolutnie wyjątkowe. Kultura śląska, jak ona jest dla pana ważna? Bardzo, bo to jest coś, wokół czego się wychowywałem, aczkolwiek to jest coś, do czego też długo musiałem dojrzewać. No, nigdy się pan nie wstydził tego, że pochodzi ze Śląska? Nie, nie. Takiego, tej kultury, którą tutaj mamy? Absolutnie nie. Takiego problemu nie było. Aczkolwiek denerwowała mnie kultura śląska pokazywana przez pryzmat Krupnioka. Świętej wojny. Niekoniecznie. Były momenty, znaczy w Świętą Wojnę straszne gromy są aktualnie zrobione, ale no umówmy się, że ona też pokazuje Ślązaków trochę w krzywym zwierciadle, ale też niestety pokazuje, że chyba nie potrafimy się do końca z siebie śmiać. I mam wrażenie, że wszyscy, którzy ciskają gromy w Świętą Wojnę, brakuje im czasami takiego dystansu. Ja bym z tą Świętą Wojną był ostrożny. Bardziej boję się zjawisk sprowadzających muzykę do śląskiego disco polo na przykład. No to jest dla mnie zjawisko zdecydowanie bardziej przerażające, ale oto okazuje się, że żyjemy już w tych czasach, kiedy Śląsk aspiruje do kultury wysokiej. No przecież przekłady klasyki literatury na język śląski, no umówmy się, że to jest że to jest już naprawdę wysoka kulturalna półka. Jestem bardziej Ślązakiem w zasadzie niż Polakiem. Co to znaczy? To znaczy, że bliżej mi do mojej małej ojczyzny niż do mojej dużej ojczyzny. Bardziej interesują mnie sprawy mojego podwórka, tego, co jest tutaj naokoło, niż tego, co jest dalej. Zresztą popatrzmy na historię Śląska. Tak na dobrą sprawę, historia Śląska i historia Polski, patrząc politycznie,
ona jest najkrótszym etapem. Spójrzmy, prawda, że tu była Polska, tu były Czechy, tu były Prusy, tu była Austria, ale zawsze tu był Śląsk. I chyba jest coś takiego jak przywiązanie do tej swojej małej ojczyzny, do której jest niezwyczajnie bliżej. Mówi pan o tym też, że ta kultura śląska jest dla pana takim filtrem w twórczości. A czym ona dla pana różni się od kultury polskiej? Język. To jest pierwsza rzecz, że nośnikiem kultury jest język. I wydaje mi się, że inaczej postrzega się świat przez pryzmat języka śląskiego, inaczej przez pryzmat języka polskiego. Inna sprawa to też zupełnie inna historia. Nas nie dotyczyły wszelkiego rodzaju kwestie powstań czy romantyczne uniesienia i zrywy. Wydaje mi się, że Śląskowi bliżej do takiego pragmatycznego pozytywizmu. I chyba to w ludziach stąd zostało. Czy do bycia Ślązakiem się dorasta? Jaki to był u pana proces? Czy do bycia Ślązakiem się dorasta? Wydaje mi się, że nie. Uczył pan polskiego, fascynował się kulturą celtycką, a teraz maluje pan na Niekiszowcu. Ślązakiem inaczej. Ślązakiem jest się zawsze, ale może dorasta się do jakiejś takiej pełnej świadomości, która wynika z dojrzałości. Podejrzewam, że gdybym dzisiaj zaczął swoje studia filologiczne, nie pisałbym pracy magisterskiej z pamiętników z czasów powstania Chmielnickiego. Także moim wielkim konikiem była literatura staropolska, zwłaszcza pamiętnikarstwo staropolskie. Raczej skupiłbym się na tym, co na Śląsku. Ale faktycznie bywa tak, że do tego, co najbliżej nas, trzeba dojrzeć i też z wiekiem nabywa się takiego mądrzejszego spojrzenia na to, co nas otacza. Ta kultura śląska to są dodatkowe wartości. Pan o nich mówi, jakie to wartości, jak je pan definiuje? To są rzeczy, które są trudno definiowalne. I myślę, że trudno mówić o pewnych rzeczach i trudno je nazywać. To jest jakaś metafizyczna forma odczuć. Raczej nienazywalnych. Też umówmy się, że jakby ludzi dzielimy na dobrych i złych, prawda? A inna kategoria to są Ślązacy czy nie Ślązacy, więc takie uniwersalne wartości są jednak dla mnie bardziej istotne niż to, kim jesteśmy i kim się czujemy. Czym jest tak naprawdę kultura śląska? Co tak naprawdę ona mi daje? Wiele. Ona jest swojego rodzaju motorem napędowym dla mnie. Ta architektura, ta sztuka pogranicza, sztuka kultur, które wzajemnie tutaj się przenikały. Ale gdybym miał stworzyć jakąś jedną definicję, myślę, że byłoby to niezwykle trudne i chyba trudno byłoby na poczekaniu powiedzieć coś mądrego podczas jednego wywiadu. To jest jedno z tych pytań, z którymi człowiek musiałby się dobrze przespać, żeby naprawdę powiedzieć coś mądrego. Nie czuje się pan taki zamknięty w tej kulturze, w tej chwili ograniczony, kojarzony właśnie z tym miejscem? Czy to nie jest ograniczenie nie, dla artysty? Nie, absolutnie. To jest wręcz wyróżnienie, że jest się stąd i ktoś dostrzega, że Grzegorz Hudy, artysta ze Śląska, no to brzmi pięknie, ale jednocześnie sztuka jest na tyle szerokim pojęciem, że nawet malując pejzaże, które znajdują się daleko od nas, do tego Śląska mogę wrócić. Co tu dużo mówić, to są pejzaże stworzone przez artystę ze Śląska. Co artysta ze Śląska planuje na przyszłość? Jakie ma marzenia? Jakie mam marzenia? Mam dwa wielkie marzenia. Bardzo chciałbym napisać książkę dla dzieci. Osobiście ją zilustrować, taką pełną historię. No i nie będę ukrywał, chciałbym też kiedyś spróbować zmierzyć się z komiksem. Jak wyjdzie, zobaczymy, to gdzieś są jakieś marzenia odległe, ale od czegoś się zaczynam.